Twoja ulubiona bajka z dzieciństwa to? Bodzio. Bodzio jest helikopterem, taka. Jakiego jedzenia bałeś się w dzieciństwie? Wątróbki i kiszki. Jakiej muzyki ostatnio słuchasz? Trochę rapu, trochę industrialnej takiej muzyki elektronicznej. Co byś powiedział sam sobie z początku swojej przygody z siatkówką? Że brnij w to do końca. Gdybyś mógł teraz gdziekolwiek się teleportować, to co by to było za miejsce? Pewnie na jakieś ciepłe miejsce, patrząc na pogodę. Na co nie możesz sobie pozwolić? Na głupoty. Jak zjadasz ptasie mleczko? O Jezu, tak się delektuję jak nigdy. A delicje? Wyjadam pierwszy środek, a później sobie jem resztę. Więcej niż jedno zwierzę to? Na pewno nie lama, może pies. Zegarek na prawej, lewej ręce czy w telefonie? Oj, na lewej ręce. Czy pingwiny mają kolana? Mają, nawet trzy. Czy nadal coś zbierasz bądź kolekcjonujesz? Stare motocykle i samochody. Jaką chciałbyś mieć supermoc? Latanie. Przepis na idealny weekend to? Dobry humor na pewno. Pierwsze pieniądze zarobiłem podczas? Rozdawanie ulotek. Czego absolutnie nie możesz sobie odmówić? Dobrej zabawy. Jaka jest pierwsza strona internetowa, którą sprawdzasz po przebudzeniu? Messenger. Jaki kraj chciałbyś odwiedzić? Włochy. Gdybyś nie był siatkarzem, to kim byś został? Na pewno sportowcem albo jakimś motocyklowym. Jakimś wirusem. Co będziesz jeszcze dziś robić? Pójdę na trening, prześpię się i pójdę na następny trening.